Cześć! Zimno, minusowe temperatury, a my jakimś Porsche w cabrio. Dlatego trzeba się ubrać. Dzisiejszy film jest troszeczkę nietypowy, dlatego zakładam kurtkę na kurtkę. To też jest nietypowe. Trzeba się ubrać, zakładać kaptur i można jechać. Dach zdejmuje się w ten sposób. Możecie odliczać sobie, ile to mniej więcej zajmuje. 2, 3, 4. No i szybciutko. O, nie wiem, czy ja chcę to robić. Czuję się trochę jak Eskimos. Jak gada. A na ilu się odcina? Na 8. I tutaj mamy temperaturę, którą trzeba sobie ustawić na kurde 50 stopni, no bo inaczej to nie wytrzymam tutaj. Dobra, jest high 30 stopni, nawiew, a jeszcze sobie dupkę podgrzeję. To, co jest bardzo ciekawe w tym samochodzie i warte przedstawienia, to to, co to za silnik. Kurde, tu nie ma silnika. Jak to? W Porsche? No to pewnie będzie z przodu. Idziemy do przodu, sprawdźmy, czy jest tutaj. Jak to? Tu też nie ma silnika? Gdzie jest silnik? Silnik w tej jednostce jest umieszczony centralnie za fotelami, przed bagażnikiem, rozchodzi się od razu do tylnej osi. Jest on centralnie pod dachem. Wolno ssący, sześciocylindrowy, który daje niesamowite wrażenia z jazdy. No ale nie przedłużajmy, chodźcie. Na początku to trochę przekoloryzowałem, że wiecie, dwie kurtki, kaptur w ogóle, tak masakra. A tak naprawdę włączysz sobie ogrzewanie na 28 stopni na nogi i da się żyć. No dobra, jedziemy koło 90 i to już nie jest dobre. To, że nie ma tej granicy pomiędzy niebem a twoją głową, sprawia, że naprawdę daje to dwa razy większą frajdę z jazdy. No i jedziesz Porsche, jedziesz Caymanem, wiesz, to nie są przelewki. Każdy wydech zachowuje się trochę inaczej, no i trzeba się po prostu tego nauczyć, tego szczelania. Piękna zabawka. Bardzo fajne autko, które się w zasadzie prowadzi tak samo jak Porsche GT4. No, nie ma tyle mocy, ale też jest takim gokardzikiem, można powiedzieć. Dzięki. O! Ale fajna sprawa. Mamy kolejną zaletę kabrioletów, że można bez problemu dziękować, nie używając awaryjnego. Dobra, 30 na godzinę. Redukcja. Zwróciłem uwagę też na wskaźnik paliwa, który zabolał. Po prostu przejechałem, no nie wiem, 15 km, 10 km tym autem i ze 177 zasięgu zrobiło się 92, 91, no co jest? On jest zepsuty jakiś. Jesteśmy pod drzewem, co i rusz wpadają do mnie jakieś opiłki, o. Chcecie? Uciekamy, ptaki są nade mną. Nie, to by było najgorsze. Dostać bombę od jakiegoś kruka. Wydaje mi się, że tym autem po prostu, mimo tego, że to jest auto, które z gracją powinno się prowadzić, nie da się jeździć tym autem spokojnie. To jest moje zdanie. Sprawdzimy tą trakcję. Porsche to jest taka marka, która daje ci niesamowite wrażenia z jazdy. No i to jest cała kwintesencja tej marki. Nawet 300-konny kabriolet ma w sobie to coś, co sprawia, że po prostu chcesz depnąć, chcesz poszaleć tym autem i cieszysz się po prostu, masz frajdę z jazdy. To jest piękne w tej marce. Prosiaki są naprawdę zarąbistymi autami. Grzechem byłoby nie sprawdzić nagłośnienia w kabriolecie. Tutaj żal byłoby nie sprawdzić
powyżej tych 90 na godzinę, z dmuchawami, z grzaniem foteli, ze wszystkim, jest mi tak zimno. Ja nie mogę! Urwę swoje uszy! Dobra, już na poważnie. No jednak jak ktoś chce jeździć tym autem powyżej tych 100 iluś, to lepiej, żeby dach zamknął. O Jezu! Ja się jeszcze nacieszę tym samochodem, ale już z zamkniętym dachem. Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Do jutra, trzymajcie się, cześć!